W imieniu swoim, w imieniu Rady, wśród drobnych, gratulacyjnych.
specjalnie przekazuję tabliczkę. Prawie robi to. No, prawie jak Oskar. I teraz jeśli moglibyśmy poprosić pana Pawła Kejkusta. Pan Paweł jest nowym burmistrzem sołectwa Niemce. Proszę o brawa. Podobnie pozytywne relacje, jeżeli chodzi o zebranie sołeckie, ale proszę Państwa, sołectwo Lipce jest wyjątkowe, ponieważ w Radzie Sołeckiej są, jak również są sami mężczyźni. Ja się strasznie bałem, co mogło się zdarzyć po wyborach, bo świętowanie pewnie było. Natomiast no, trzymam za chłopaków i szczerze gratuluję, życzę powodzenia. Do kancelarii. Ja również zaproszę do nas naszego kolegę radnego, ale też sołtysa, pana Grzegorza Niewiera. Przede wszystkim chciałbym podziękować w imieniu mieszkańców już potrzebnego sołectwa Lipce, zaangażowani jako sołtys. Ostatni sołtys sołectwa w Lesie Lipce, a obecny sołtys sołectwa w Lesie za wszelkie prace sołectwa społeczeństwa. Dalszego powodzenia. Wiem, że sołtys Birger jest bardzo zaangażowaną osobą. Dziękuję i gratuluję. Nie ma tu dzisiaj pani Agaty Woźniak. Ona również została wybrana na sołtysa sołectwa Szotary, a wręcz nie później. Proszę się nie odchodzić, ponieważ wczoraj były pominy Piotra Pawła, kolego Chcemy życzyć przede wszystkim dużo zdrowia no i osiągnięcia. Wysoka Rada Szanowni do naszego porządku obrad. Zgodnie z listą obecności w dzisiejszej sesji uczestniczy 15 radnych na tamtych 15. Dlatego sesja jest ważna do podejmowania uchwał. Porządek Wysoka Rada otrzymała. Czy są jakieś inne propozycje do porządku obrad? Jeżeli nie ma, to proszę o przegłosowanie porządku obrad. Kto jest za przyjęcie, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przechodzimy do punktu pierwszego, czyli konfederacji radnych. Proszę kolejne radnych, radni, którzy są tysiąc, żeby nie przedłużać. Proszę. Proszę bardzo. Pani Burmistrz. Pierwsza interpelacja, którą wcześniej rozmawiałem, prezentem chodnika o długości 300 metrów w Uleszu. No ja jak tam mieszkam 40 lat, to nie był remontowany. Nie jest to duży koszt, mamy palowca na miejscu. Mam nadzieję, bo to z tego w Uleszu to jest taka przepływowa wioska. Nie ma się ludzi przed nią jeździć. Myślę, że ten chodnik jakiś to było, bo 35 lat co najmniej był niepoprawiany. Druga sprawa, zawieszenie. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej o ogłoszeniu w sprawie poboru wody. Znaczy pieniędzy za wodę. Czyli ogłoszenia na wioskach ustawić, że w dniu i tym poboru zachodnim pobiera wodę. Więcej ludzi będą wiedzieli, w jakim czasie przybywać nowo, bo tak. Raz pobieramy, raz po południu, w sumie jakiś dzień pustuje. Później on ma pretensje, nie ma mieszkańców, mieszkańcy mają pretensje, że on nie robi. To każda jedna, a tak mniej więcej to by było rozwiązane. I trzecia sprawa, remont drogi asfaltowej w Uleszu. To znaczy, jeśli chodzi o remont, bo w ubiegłym roku się dwa lata temu było robione pobocze. No cóż, ja wiem, czy to nazwa, że to było robione, naprawiane. To jest tak zniszczone, tam jeżdżą przez Uleszy i asfalt złamuje się w kawałkach, jeszcze troszkę i w ogóle nie będzie na tej drodze asfaltu. Było już robione, tam była poruszona przez Wózka, no ja nie będę się wypowiadał, bo ja nie jestem fachowcem na temat tej pracy wykonanej. Pani mi się przyszła, jakiś fachowców, więc się będą budować, żeby zobaczył, jak to wygląda. Robiły się to, proszę też na odległości,
No w ogóle w całej wiosce, od sklepu w Dudka, co idzie droga do Legnicy. To taka wyższa wygląda. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, kto następny z Was? Proszę. Ja tutaj mam taki temat, mianowicie wycięcie drzew na ulicy Proletariackiej łączącą z Wojska Polskiego. Tam jest krzyżówka i jadąc z naszej ulicy nie ma widoczności. I chciałbym, żeby to było załatwione. Następna sprawa na ulicy Kopernika i Proletariackiej już się porobiły takie dziury. I tutaj mi pan też zadwójca, żeby załatwić tę sprawę z tymi dziurami, żeby one nie były już większe jak są. I do dyrektora też tutaj ukłon o ten włas. Już proszę po raz trzeci, żeby ten włas tam zamontować, póki jeszcze nie było wypadku. Włas? No. Włas do cudzienki, bo jest przykryty tylko bramą. A to jest dzięki za Proletariacka? Proletariacka, tak. To wszystko. Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę. Ja bym chciał się, panie przewodniczący, dowiedzieć o umorzeniu podatku dla jednego z podatników. Przez 4 lata miał umorzone ponad 60 tysięcy złotych. Chciałbym się dowiedzieć, czy wszyscy możemy tak napisać do pana wójta z prośbą i umorzą. Czy to jest jakaś, no nie wiem, kto to sprawdza, czy tam jest jakaś komisja, czy no bo dla mnie to 60 tysięcy to jest bardzo dużo, dla jednego podatnika to było umorzone. Proszę mi dać, pani skarbnik odpowie. Proszę o sprecyzowanie na piśmie, o kogo chodzi. Dobrze? Dobrze, dobrze. Wszystko? Dziękuję. Proszę, pan Musiał. Ja prosiłbym o dostarczenie grysu bądź tłucznia na teren Dobrowacza, ale dostarczenie tego tłucznia. Chcieliśmy poprawić czasami jakieś brakujące ubytki w drodze czy dojazdach, po prostu, żeby to tak rolnicy mogli korzystać z tego i sobie ten teren po prostu zrobić. Po drugie, ponawiam interpelację o wycięcie zakrzaczeń między Punktowkiem a Bobrowem. To uniemożliwia nam przejazd szczególnie opryskiwaczy i przy wymianie się z autami i to jest uciążliwe dla rolników. No, tam jest niebezpiecznie przez te krzaki się. Tak, tak. Ja mówię, no, zajmuje prawie 1/4 jezdni. Dziękuję bardzo. Proszę, kto jeszcze? Proszę, co? Szanowna Rado, panie wójcie. Zgłosili się do mnie działacze klubu sportowego do Siedliska z taką sprawą. Chodzi o podział pieniążków na kluby sportowe. W okresie wiosny, dokładnie nie pamiętam tego, był podział i pieniążki zostały rozdysponowane na kluby. Klub Czarni Miłkowice nie sprostał zadaniu, jaki oferował w tym wniosku, nie awansował klasę wyżej. Pieniążki zostały przyznane na ten klub. I po prostu nie będą potrzebowali, tak jak pisali w wniosku, na utrzymanie następnych drużyn, nie tylko seniorów i tak dalej, bo w czasie nie ma takich wymóg. Także te pieniążki prawdopodobnie są im niedostępne. I coś się dowiedziałem też od nich, że z jakichś funduszy antyalkoholowych były też pieniążki podzielone 8 tysięcy i tylko Kochlice o tym jakoś się wiedziały i złożyły Iskra Kochlice pieniążki i dostały jeden klub na stronę. Czy to jest fair wobec innych? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, czy ktoś jeszcze z radnych? Ludna czy sołtysów? Jeżeli nie ma, chcę proszę Państwa poinformować, że przybyła radna powiatowa, pani Mirosława Skóra, którą serdecznie witam i udzielam głosu. Proszę bardzo. Chciałam zgłosić konieczność zabezpieczenia budynku dawnej stołówki. Tam poprzednio były zamurowane drzwi. W tej chwili ktoś się wywalił i byłam świadkiem, jak małe dzieci, grupa małych dzieci tam wchodziła. Tam jest naprawdę niebezpiecznie. Tam ileś broszków wyszarpano z zamurowanych drzwi. Dziękuję. Proszę, czy ktoś jeszcze? Zapraszam proszę. Jeżeli nie ma, to dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu drugiego, czyli informacja wójta gminy z realizacji zadań pomiędzy sesjami. Proszę, panie przewodniczący. Ja, jeśli państwo pozwolą, może na siedząco część chciało też nie. Ostatnia sesja odbyła się 8 czerwca. W dniu następnym, to jest 9 czerwca, odbył się konkurs na stanowisko kierownika ośrodka. Między nami mamy dzisiaj taką nietypową
informacji, ale jest obecny kierownik, to jest pani, jeszcze dzisiaj pani Tabiszewska Agnieszka, jest no, kierownik LL, pan Bogdan Cecuszo. Ja bym prosił może o kwiaty, jeżeli mógłbym prosić, przedstawić pana Bogdana, ale jednocześnie chciałbym podziękować pani Agnieszce w imieniu całej społeczności gminy Miłkowice, pacjentów, za zaangażowanie. Jeśli można. Szczególne wyrazy uznania, jak powiedział pan Bogdan, za europejskie standardy, jeżeli chodzi o sposób przekazania ośrodka i pomoc nowemu kierownikowi. Pani Agnieszka wybrała nową drogę kariery zawodowej, trzymamy za nią kciuki. Tworzyła nasz nowy ośrodek zdrowia. Na pewno jest osobą, która zapadnie w naszej pamięci bardzo, bardzo długo. Pani Agnieszko, za wszystko dziękuję. Myślę, że na pewno się pani od nas nie wypisze z ośrodka, jak nam ciężko jest. W każdym razie trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym. Dziękuję. Kierownik Elek i pani Tabiszewska, oni już w stałym kontakcie wymieniają się informacjami co do funkcjonowania ośrodka. Natomiast pani Bogdanie, trzymamy kciuki i życzymy powodzenia na nowej drodze zawodowej. Także liczymy na pana i wiemy, że no, pan nam na pomoże. Dziękuję państwu. Chciałam wszystkim bardzo podziękować za współpracę. Wieloma z państwem pracowało, zarówno ze szkołami, z GOPS-em, gdzie mamy tutaj dyrektor. Bardzo dziękuję pani Ani Gra, z którą była cały czas w kontakcie. Panu Tadeuszowi Gładyszowi, bo strasznie bardzo pomagała, panu Markowi Kiedowi. Wszystkim radnym, którzy byli za tamtej jeszcze kadencji. No i szczególne podziękowanie chciałam złożyć pani sekretarz, bo ona zawsze wspierała, dzięki niej dużo się nauczyłam i bardzo, bardzo dziękuję. Państwo pozwolicie, że chciałam właśnie wręczyć pan sekretarz, bo dziękuję pani sekretarz za wszystko i dziękuję państwu. W sprawie naprawy finansów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. W tym spotkaniu uczestniczyła pani skarbnik, pani sekretarz, pani Katarzyna Zielińska, główny księgowy Gminnego Zakładu, pan dyrektor Pawlak, ja również. Te rozmowy toczą się cały czas. Nasza koncepcja, do której my teraz zmierzamy, to tak naprawdę otworzyć kolejne źródło zasilenia tego naszego gminnego zakładu usługi zewnętrzne, czyli przekształcić się w spółkę z o.o., częściowo umorzyć zadłużenie, ale przekształcić się w spółkę z o.o., bo na dzień dzisiejszy nasz zakład nie może realizować usług na zewnątrz, chociażby wybudować przyłącze do domu wodno-kanalizacyjne, czy położyć krótki odcinek sieci, coś, co jesteśmy w stanie zrobić technicznie, jesteśmy w stanie to zrobić poprawnie i zarobić na naszego podatnika, na utrzymanie naszej sieci. My z wielu rzeczy musimy dzisiaj rezygnować. Oddajemy tutaj pole do popisu przedsiębiorcom, a tak naprawdę chcielibyśmy mieć własnego samorządowego przedsiębiorcę. Takiego, który wypracuje pieniądze poza dotacją, poza zleceniem z gminy, poza środkami budżetowymi, tak naprawdę sięgnie po pieniądze, które są dostępne w portfelu naszych mieszkańców i nie tylko naszych mieszkańców, poprzez usługi zlecone im jako spółce zawodowej. Państwo pamiętają, że w roku 2010 zakład mógł świadczyć takie usługi i zawsze jakieś środki w skali roku wypracowywał. Chociażby nawet nasze autobusy, to jest kwestia wynajmu autobusów na transport, na usługi transportowe, moglibyśmy takie zadania prowadzić. Mam nadzieję, że to jest dobry kierunek. To jeszcze są bardzo trudne mechanizmy, jeśli chodzi o rozwiązania finansowe. Więcej mogę powiedzieć pani skarbnik.
No, pomysł jest taki, że oczywiście to przekształcenie zakładu wiąże się z niestety z długą drogą i w trakcie tych prac, które zamierzamy podjąć, będziemy musieli przygotować się bardzo solidnie do tego przekształcenia. I głównym zamysłem gminy jest to, aby przenieść jakby do spółki w formie środków z budżetu gminy, przekazać to a następnie i to będzie dla gminy dosyć korzystne, bo będzie to w formie wydarzenia inwestycyjnego. I w przekazaniu ze spółki z powrotem do środków w formie spłaty zadłużenia, które ewentualnie jeszcze pozostanie. Dziękujemy pani skarbnik. Proszę państwa, tak naprawdę przez ten okres od ostatniej sesji trochę zbierała się komisja rewizyjna do dnia 15 czerwca. No i tutaj wspólne, że tak powiem, prace. My dostarczaliśmy dokumenty komisji rewizyjnej. Tych obrad było dość sporo. Jest dość trudny rok budżetowy do podsumowania. W międzyczasie tak naprawdę od 11 czerwca do 22 czerwca starałem się skupić na pracy urzędu, bo nie zawsze mogę poświęcić swoim pracownikom tyle uwagi, ile potrzebują, a jest sporo pracy do wykonania i tutaj nie ukrywam, że gdyby niewielka pomoc pani sekretarz w wielu sprawach, to byłoby sporo jakichś gaf i pomyłek. Dobrze, że mamy takiego sekretarza, który czuwa nad nami i tutaj wielkie dziękuję. W dniu 22 czerwca miałem takie spotkanie z nadzorem budowlanym w wielu różnych sprawach, tak naprawdę dwie główne, to jest sytuacja państwa, no muszę użyć nazwiska państwa Lorek, gdzie sądzimy się o własność majątku, który zajmują, oraz osiedle południowe w Nieumierowicach. Pewnie państwa informowałem o tym, że jest tam duża kolizja budowlana. Tak naprawdę no, rozgrywają się małe prywatne dramaty, małe wielkie prywatne dramaty, tam już są domy licytowane. I prawdopodobnie będę państwa prosić na najbliższej sesji o to, aby przyjąć w planie finansowym dokończenie budowy sieci wodociągu na osiedlu południowym. My negocjujemy w tym momencie z przedstawicielem dewelopera odszkodowanie za przejęcie drogi, którą tak naprawdę uchwałą o miejscowym planie zatwierdziliśmy jako drogę publiczną na nasz stan i odszkodowanie. W ramach tego chciałbym, żebyśmy jeszcze przejęli ten wodociąg, który jest już wybudowany i do wybudowania zostały 4 km. Proszę państwa, takie zadanie pozwoliłoby wielu osobom spełnić czy zrealizować swoje małe, wielkie marzenie, to znaczy zamieszkać na wsi, ale zamieszkać w naszej gminie, w gminie Miłkowice. I nie życzę nikomu, aby miał do czynienia z negatywną historią budowy na osiedlu południowym, tak? Bo ta negatywna historia zaczyna oddziaływać w sposób no, akurat nieprzewidywalny do końca na wszystkie osiedla wokół osiedla południowego. To jest osiedle Lipce, to jest osiedle Milera, to jest osiedle gminne. Coraz częściej jesteśmy postrzegani jako miejsce, gdzie nie można się odebrać pod kątem budowlanego domu jednorodzinnego. Coraz więcej do mnie dochodzi takich głosów, że osoby, które się interesują działkami budowlanymi, mówią, no nie, bo tam w tych Nieumierowicach coś się dzieje, tam się nie można odebrać. Nie wiedzą do końca co, nie wiedzą do końca u kogo, a my tak naprawdę na tym tracimy. No i tracą przede wszystkim te osoby, które chcą się z nami związać. A sporo tych domów już tam jest, zresztą zachęcam wszystkich na odwiedziny osiedle przepiękne. 23 czerwca, a jeszcze 22 czerwca braliśmy wspólnie z panem Tadeuszem Gorzyszem udział w posiedzeniu lokalnej grupy rybackiej w miejscowości Obora, z gmina Lubin. Pan Tadeusz w zarządzie zasiadał. No, takie różne informacje, było to podsumowanie ubiegłego roku, ale różne informacje odnośnie pieniędzy rybackich na przyszły rok, ponieważ Dolny Śląsk w tym momencie walczy o to, aby na nowe finansowanie załapać się do grupy rybackiej, nasza grupa rybacka, by załapała się na finansowanie. Na pewno jest tam Milcz
z racji tego, że są to ogromne stawy, ale koło nas, koło Legnicy, koło Chojnowa, Przemkowa, no jakimś dziwnym prawem ministerstwo, z tego co teraz słyszymy, nie dostrzega faktu, że są na nas stawy i mogą te pieniądze rybackie nas ominąć w przyszłości. Szkoda, bo to dość fajne pieniądze, pan to już mówił, to będzie więcej. Ale mam nadzieję, że się uda. 23 czerwca spotkaliśmy się z prezesem wodociągów spółki komunalnej z Kątów Wrocławskich. Proszę Państwa, czemu służyło spotkanie? Spotkanie służyło przede wszystkim rozpoznaniu. Kąty Wrocławskie ostatnio wybudowały własne ujęcie wody, własną studnię na złożach trzeciorzędowych na głębokości 150 metrów w miejscowości Smolec. W tym spotkaniu uczestniczył pan Marcin Pawlak, w sumie to on jest organizował. Zapoznaliśmy się z kosztami wykonania. Taka studnia to jest koszt od 180 do 3000 zł, w zależności od tego, jaka technologia jest tam zastosowana. Odrębnym kosztem jest stacja uzdatniania wody, bo to są dużo większe pieniądze. Kąty wrocławskie no, powiedziały, no, na pewno powiedziały, co należy omijać, czego trzeba się wystrzegać, a na co zwracać szczególnie uwagę, żeby nie przegapić. Mamy pewne założenia, że w okolicach pomiędzy Głubowicami, Kochnicami, Krzyszotarami, a Pątnówkiem powinny być złoża wody na głębokości około 120 metrów. Ja będę Państwa namawiać w przyszłości do tego, żeby pieniądze przeznaczyć na to, aby takie własne ujęcie posiadać. Własne ujęcie posiadać i samemu być na własnym rachunku, na własnym rozliczeniu. Woda nas zaczyna wpływać powoli do końca. Państwo doskonale wiedzą, bo praktycznie wyglądamy średnio co miesiąc, gdzie woda u nas bardzo, bardzo drogo kosztuje. A podpowiadam, że to jest jedna z licznych rzeczy, którą mogą Państwo ofiarować wszystkim mieszkańcom jako rada, to jest obniżyć rachunek za wodę. Jeżeli byśmy byli producentem tej wody, gdyby nam się udało ją znaleźć tutaj, to można byłoby powiedzieć, że od rady gminy każdy mieszkaniec coś dostał w tej kadencji. 23 czerwca było też, miało być miejsce spotkanie z Polską Spółką Gazowniczą we Wrocławiu. Chodzi o gazyfikację, głównie w miejscowości Głuchowice, Kochnice, ale brane też pod uwagę są takie miejscowości jak Szotary i Dobrzejów. Myślę, że za około tydzień czasu ponownie dojdzie do takiego spotkania. Na razie nie chciałbym nic więcej mówić. To są trudne rozmowy. Jest nadzieja. Myślałem, że gazyfikacja będzie kierowana w kierunku Głuchowic i Kochnic od Wiercienia, natomiast no, Polska Spółka Gazownicza na Górniku odpowiada na tutaj kierunek Legnica, ulica Poznańska i tutaj będziemy szukać rozwiązań. 23 czerwca Państwo też mam pytanie do Czeńko, obecna tutaj jest radnie, odbyło się spotkanie w Gościnowie. Mamy tam potężny problem, jeżeli chodzi o stan prawny obiektu, który został wybudowany od składowisko kontenerów. Szukamy rozwiązania, mam nadzieję, że będziemy jak to składowisko na rzecz stowarzyszenia bądź stowarzyszeń, które są zlokalizowane w Dobrzejowie. Proszę Państwa, w naszym takim potocznym myśleniu to my twierdzimy, że myślimy, że mamy świetlicę w Gościnowie, a mamy tak naprawdę składowisko kontenerów, do którego nie za bardzo mogą wpuścić mieszkańcy. Nie jest to obiekt służący celom publicznym. Były pewne propozycje zmodernizowania na zaplecze rekreacyjno-szatniowe, ale to są kolejne pieniądze i w sumie to jest mniej więcej kapitał rzędu wkładu niezbędnego do wybudowania nowej świetlicy w ramach projektu unijnych. Tutaj powstało pytanie, czy nie lepiej przekazać ten obiekt w takim stanie, jakim jest stowarzyszeniu. Niech stowarzyszenie nim administruje, o ile będzie taka możliwość. A stanowi tak naprawdę zacząć się rozglądać za środkami, które pozwoliłyby wybudować obiekt świetlicowy w Gościnowie. I 24 czerwca miałem komisję urbanistyczną, akurat byłem tylko względnie w gminie. Chodzi o przyjęcie wniosku przy zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Siedliska. Wszystkich radnych, ale również sołtysów zachęcam do wzięcia udziału w dniu jutrzejszym o godzinie 18 w zebraniu w Siedliskach. To jest zebranie na wniosek mieszkańców miejscowości Siedliska.
dotyczy zmiany miejscowego planu zarządzania przestrzennego. Rozpatrywaliśmy wszystkie wnioski, które wpłynęły. Mam już pewne dane, ale szerzej podzielę się z Państwem przy okazji wyłożenia projektu miejscowego planu. Mieszkańcom powiem siedlisk więcej w dniu jutrzejszym. 24 czerwca to jest też zakończenie roku dla szkół. Uroczystość mała, skromna. Trochę się wzruszyłem, proszę Państwa, bo to moja szkoła, moja pierwsza szkoła Alma Mater. No i 24 zebranie sołeckie Rzeszotary Dobrzeju. Tak jak wspomniałem, chyba jeszcze nigdy nie brałem udziału w tak pozytywnym towarzystwie, jeżeli chodzi o zebranie. Tak ludziom się tam chce. Tak ludziom się tam chce zmieniać dookoła siebie rzeczywistość na plus. Ja życzę wszystkim sołtysom, wszystkim miejscowościom, żeby tak to wyglądało. Jestem podwójnie dumny, bo tak jak wspomniałem na wstępie, to jest spełnienie też obietnicy wyborczej. Za panią sołtys trzymam kciuki. A tak jak Dobrzeju był zorganizowany Rzeszotary również przy wyborach, no proszę Państwa, taki bijący optymizm, naprawdę bijący optymizm. Trochę szkoda, że się dzielą, bo wspólnie razem współpracowali, ale ten podział pozwoli jednej i drugiej miejscowości zwiększyć dochody z tytułu Funduszu Sołeckiego. Myślę, że doda tym miejscowościom jeszcze więcej skrzydeł, jeżeli chodzi o ich takie własne małe zadania. 25 czerwca, zebranie sołeckie w Lesie Lice, podobnie. No, również wiele spraw omawianych, jeżeli chodzi o sprawy bieżące, ale podział za pana Pawła i całą Radę Sołecką z Lipiec, jak i pana Grzegorza trzymam gorąco kciuki. Z Rada Sołecka Lipiec, nie wiem, no tak szczerze, z sołtysem to jest 6 facetów, to takiego sołectwa nie ma. Co oni nam wyprawiają, ja nie wiem, mam nadzieję, że coś dobrego. Zapraszamy nowe sołectwa gorąco do wzięcia udziału w dożynkach. Niech się pokażą, dosłownie, niech się zaprezentują nam, my pomożemy, bo to jest historyczny moment. To Państwa uchwała spowodowała, że po raz pierwszy w 1945 roku mamy tutaj sołectwo, odrębne sołectwo Dobrzeju i Lipce. Ja się cieszę z tego podwójnie i wierzę w tych ludzi, bo widać, że w planie. 27 czerwca. Nie byłem obecny, ale wiem, że tutaj przedstawiciele Urzędu Gminnego Zakładu brali udział w spotkaniu z panią, która przyjechała do nas aż z Łodzi, a pełni funkcję dyrektora finansowego Urzędu Miasta Łodzi. I tutaj już mówiliśmy o kierunkach przekształcenia Gminnego Zakładu. No, pani jest wysokiej klasy specjalistą, pomagała nam, że tak powiem, w jakimś podejmowaniu pierwszych decyzji. W którym kierunku pójdziemy. W spotkaniu udział brali pani sekretarz, pani skarbnik, pani Katarzyna Zielińska, główny księgowy Gminnego Zakładu oraz pan Marcin Pawłak. Mi się wydaje, że dużo dobrych informacji, takie, które Państwu będziemy niedługo przedstawiać szczegółowo. Jeszcze z spraw roboczych, może przejdę jeszcze do 29 czerwca. W wczorajszym dniu konwent starostów wójtów w Jaworze odnośnie pozyskiwania środków w ramach RBO i PROW na lata 2014-2020. Jakoś tak się złożyło, że wszyscy włodarze dookoła organizują te konwenty, ale dobrze, bo tam można poznać wielu ludzi, szczególnie z Urzędu Marszałkowskiego, a na tym mi najbardziej zależy. Przedstawiane są scenariusze, gdzie można pozyskać te pieniądze, na co będą pieniądze, na co będą ogłaszane konkursy. No powiem Państwu tak, jeżeli chodzi o RPO, to jest moje nieodparte wrażenie po raz trzeci, czwarty, jak jest mi prezentowane, że RPO jest układane pod duże miasta. Niekoniecznie pod gminy wiejskie, pod duże miasta, pod ich zadania, pod rozwiązania problemu komunikacji miejskiej, gospodarki wód opadowych. I szereg innych zadań, które na co dzień chociażby obserwujemy, które są realizowane w Legnicy, czy w Lubinie, w Wrocławiu. Dla tych mniejszych gmin, no widać, że ten głos gmin wiejskich tak mocno się przy budowaniu RPO nie przebił, jednak to włodarze zdecydowanie o kształcie RPO. I z tego tytułu możemy mieć problemy przy pozyskiwaniu pieniędzy, ale też przy celach, które są tak naprawdę w głównej mierze celami miejskimi. Nie we wszystko się wpisujemy, nie wszędzie mamy takie potrzeby.
może tak się zdarzyć, że to RPO duże pieniądze, ale przejdzie obok nas. Tak naprawdę na dzień dzisiejszy widzę chyba najmocniej to kanalizację. Chodzi tu o Gniewomierowice, stare Gniewomierowice, bo tam chcemy startować do RPO. Z 29 czerwca, taka smutniejsza informacja, uczestniczyłem wraz z pracownikami urzędu w Pogrzebie. Nasz mąż, poprzedni pani skarbnik, pani Lena Tematusiewicz, no byliśmy z nią razem podczas tej uroczystości. Nasz były pracownik, ale warto pamiętać, warto być w takich trudnych chwilach zawsze przy kimś, bo to wsparcie jest potrzebne. I wczoraj również o godzinie 17 rozpoczęło się spotkanie z mieszkańcami Grzymalina w sprawie budowy wodociągu. To już jest Państwa uchwała, jako nowej rady realizujemy budowę wodociągu. Tak naprawdę zacznie się chyba w dniu 6 lipca. Zgłoszenia już poszły. Osiedle około 8-9 domków jednorodzinnych plus jeszcze ileś działek wolnych czekających na dozbrojenie. Wdzięczność mieszkańców niesamowita. Prosili, żeby Państwu podziękować, że Państwo się zdecydowali na taką uchwałę. Dlatego, że czekają na tą wodę, już blisko 5 lat. Stoją puste budynki wybudowane, puste budynki stoją. Prosili, żeby tutaj gorąco wyrazić swoje podziękowania. Trochę spraw, może jeszcze przejdziemy do inwestycji. W najbliższym czasie zakończy się realizacja przebudowy hydroforii na Dobroszowie, gmina Wojnów. To jest ta hydroforia, z której będziemy zasilać wodę Miłkowice. W tym momencie automatyk montuje całą aparaturę do sterowania. Z pracy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na komisjach mówiłem, ale pozostałem Państwu też przypomnę. Proszę Państwa, zaczynamy odnosić sukcesy na polu odzyskiwania zaległości w opłatach za wodę, za czynsze. Tu takie twarde podejście Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej do egzekucji nam należnych środków. Czasem to już podjeżdżamy niestety z kopartem pod posesję i mówimy, że będziemy odcinać wodę. Przynosi efekty. Ludzie albo przychodzą polubownie, starają się rozłożyć na raty spłatę zaległości, albo wpłacają nam z góry. W każdym razie ci, co się nie odzywali do nas, są i spłacają te zaległości. Nawet nie wiem, o ile procent powyższa. Od stycznia do dnia dzisiejszego zebraliśmy 30 tysięcy złotych za zaległości do wody, to spadło nam z 210 o 30 tysięcy, także dużo. Tak jak Państwo słyszeli, to 30 tysięcy złotych, ale to nie są tylko zdania związane z odzyskiwaniem naszych należności. To też jest bieżący monitoring. Ja Państwa informowałem wcześniej, w dniu wczorajszym chociażby Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej wlepił 5 kar w wysokości po 5 tysięcy złotych, 3 kary, po 5 tysięcy złotych za nielegalny pobór wody. Nie odpuszczamy nikomu. Taka jest prawda, nie odpuszczamy nikomu. Martwiącym jest fakt, że najwięcej rozkradania nielegalnego poboru wody ma miejsce u osób, które mają pieniądze, które mogą śmiało płacić za wodę, nie mają problemów finansowych, przynajmniej na zewnątrz tak wygląda. Jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne, przekazaliśmy pod plac budowy Niewolnierowica, pod budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu gminnym oraz przekazaliśmy naszą świetlicę, a tak naprawdę budowa kotłowni Niewolnierowica przy świetlicy. Przekazaliśmy ten plac budowy, to zostało oddane wykonawcom. Państwo zauważyli na pewno, którzy mieszkają na miejscowościach, tam gdzie się toczą prace projektowe. Projektanci chodzą, rozmawiają z Państwem odnośnie uzgodnień. To są miejscowości takie jak Niewomierowice, projektowanie sieci kanalizacyjnej. To są miejscowości Kulesie Lipce, projektowanie sieci wodno-kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowe, zastąpienie rurów 1000, rurów 225, na prace już się toczą. Jednocześnie też miejscowości Jeziorzane będą zaraz odwiedzane albo już były odwiedzone przez projektantów.
w miejscowości Rzeszotary tranzyt ścieków, to o czym mówiliśmy. Brak miejsca w rurach kanalizacyjnych, wcześniejsze błędy w założeniach technicznych. Tak naprawdę niedowymiarowane przekroje rur, średnice powodują, że dzisiaj musieliśmy ponieść ogromny koszt wybudowania bypassu dla miejscowości Rzeszotary. To jest 4,5 km sieci tłoczka i 110. Odbyło się też postępowanie na transport osób niepełnosprawnych. Proszę Państwa, udało nam się zredukować koszty poprzez ogłoszenie publiczne na stronie internetowej. Około 30 tysięcy dróg do umowy bieżącej, która się kończy w dniu dzisiejszym. Ja się cieszę z tego, aczkolwiek chyba najbardziej byłbym zadowolony, gdyby nam się udało w przyszłości skorzystać dotacji Petromu na zakup własnego środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych. To jest potężny problem, który będzie narastać. Dzieci niepełnosprawnych, które chcą się uczyć, których rodzice dbają o to, żeby te dzieci zdobywały wiedzę, jest coraz więcej. Niestety. Niestety te koszta będą coraz wyższe. Tutaj więcej można powiedzieć pan Sławek Skoczek. To jest trudna praca, proszę Państwa. Specyficzne, te dzieci się przywiązują, nawet do kierowców, czynnie rodzinę, traktują go w pewnym momencie jak swojego członka rodziny, ale musimy przeprowadzać takie postępowania. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mieć własne auto. W międzyczasie odbyły się też imprezy kulturalno-sportowe. Uczestniczyliśmy wspólnie z naszymi strażakami, z panem Tadeuszem, z panem Piotrem i pod stoiskami OSP w imieniu strażaka. Powiatowym Gminie Strażaka. Super zorganizowane. Powiem szczerze, co mundurówka, to mundurówka. Chciałbym kiedyś tak przeprowadzić jakikolwiek AHOL w takim porządku, w takim układzie. Naprawdę chylę czoła. Festyn rzeźbiarski w Muchowice. Wielka inicjatywa, gdzie jest pan sołtys? Nie widzę. Wielkie podziękowania. Bo to jest rozsławienie naszej gminy w taki sposób nietypowy. Festynów jest sporo, ale rzeźbiarskich jest niewiele. I tutaj się Głuchowice wpisują na tle całego województwa, nawet kraju. Bardzo fajnie. Żałuję, że tak krótko mogą być. Powiatowe zawody OSP w Prochowicach. Ja gratuluję naszym strażakom, naszym drużynom pożarniczym, bo zajęły wysokie miejsca. Szotary wygrały w swojej kategorii wiekowej. Z Miłkowic bodajże dziewczyny zajęły i młodzież też na drugie miejsce, zajęły pierwsze miejsce. Memoriał, trzeci memoriał Jerzego Lewandowskiego. Pamięć Jerzego Lewandowskiego, piłkarskie rozgrywki, które odbyły się w ubiegłą sobotę. Fajnie, że taka impreza jest, fajnie, że pan temat pan był, on całkiem niedawno siedział tutaj z nami. Osoba, która się zapisała pozytywnie w historii na gminną pozycję. Szkoda, że tak mało drużyn, bo cały czas jednak 4 drużyny. Może za przyszły rok trzeba się postarać o to, żeby ściągnąć więcej tych drużyn spoza gminy. Spróbujemy my też zaprosić. No i proszę Państwa, pierwszy raz odbył się bieg przełajowy, kolejny bieg organizowany przez GOK. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Kolejarz, wspólnie ze strażakami, którzy zabezpieczali ten bieg. Przy okazji miało miejsce otwarcie Izby Pamięci Kolejarstwa w Miłkowicach. Gorące podziękowania dla organizatorów, dla pani dyrektor, ale również dla Stowarzyszenia Kolejarz. Powiem szczerze, że tutaj chyba najlepiej się wpisują słowo, że wesołe jest życie staruszka. Przepraszam za takie określenie, to nic obraźliwego. Tak pozytywni ludzie, tak fajnie się wpisali w organizację całości imprezy, tak dużo dali od siebie, tak dużo pomogli, że nie można po nich przejść, tak nie dziękując im. Ja również dziękuję za zaangażowanie wszystkim radnym, którzy nie czekają na gminę i podejmują wyzwania poprzez budowanie tablic, ogłoszenie nowych, czy czasem poprawienie estetyki gminy Miłkowice. Tutaj szczególne ukłony dla pana Jana Mandziary, dla pana Piotra Wilka, dla pana sołtysa z Jeziorzan, bo tą pracę, którą ostatnio wykonał na boisku w Jeziorzanach, trzeba docenić. Proszę Państwa, zapomniałem najważniejsze.
skończył się rok szkolny. Patrzę na panią dyrektor Wrotnika. Druga do mnie. Skończył się rok szkolny, podsumowanie. Państwo podtrzymują dalej uchwałę o wyróżnieniu najlepszych uczniów, tak zwany absolwent roku. Cieszę się. To też jest miły gest od Rady, wspólnie z panią burmistrzem wręczyć nagrodę uczniom, którzy mieli największe wyniki. Już nie przypomnę nazwiska ani imienia dziewczyny, ale gimnazjum, jak mi powiedziała, że miała średnią 5,51, dotąd się zastanawiam, jak ona to zrobiła. No, duże wyzwanie. Jeszcze ze spraw związanych z kulturą, to może mniej z jakimiś kwestiami. Prowadzą się rozmowy pomiędzy nami a lasami państwowymi w sprawie przejęcia działki, która służyłaby jako miejsce rekreacji i kultury dla mieszkańców Podbrzeżowa. To takie wiano na początek sołeckiego życia. Jest taka możliwość, złożyliśmy wniosek. Myślę, że nie będzie jakaś odpowiedź. Pozytywne podejście ze strony lasów państwowych od pana Jana Baci na coś niczego. Myślę, że to wszystko. Już państwa nie będę więcej zanudzać. Idziemy dalej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy, szanowni państwo, do następnego punktu. To jest procedura udzielenia absolutorium za 2014 rok. Przypominam, że w 10 kwietniu podczas posiedzenia stałych komisji Rady Gminy omówiono szczegółowo w formie prezentacji, jak również stałych widzeń, jak również poszczególnych naszych komórek. Niemniej jednak bardzo proszę panią skarbnik Ewelułyniec o przedstawienie chociaż częściowego dzisiaj. Proszę bardzo. Na pozycjach to jest
pożyczka udzielona na finansowanie wydatków z udziałem środków Unii Europejskiej, to jest ponad 1 900 000 złotych. Kolejne zestawienie to są dowody, to jest przedstawienie dowodów jednych źródeł. Mam tutaj pokazane dochody własne, czyli dochody z podatków opłat, udziały w innych podatkach stanowiących dochód państwa, dochody z majątku. Kolejna pozycja to subwencje, które jest subwencja oświatowa i wyrównawcza. Kolejna pozycja to są dotacje głównie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pozostałe dochody to są dochody pozyskane z zewnątrz z Unii Europejskiej, środków z Unii Europejskiej. I struktura dochodów przedstawiona w tym dokumencie, czyli największy udział to są dochody własne, potem subwencja i dotacje celowe. To jeszcze rozumiem właśnie te dochody własne, nie? Te 9 milionów, z czego one się składają. Tylko dla zapamiętania. I teraz kolejne kryterium, bo przedtem była struktura dochody pokazane według źródeł, a teraz są dochody inne kryterium podziału dochodów bieżących i majątkowych. No i też na tyle. Na tyle właśnie tych 4 ponad lat, to jest dochody bieżące. Widzimy tutaj tendencję wzrostową i dochody majątkowe w 2014 roku to było ponad 4 200 000 złotych na z tytułu właśnie środków zewnętrznych. I struktura dochodów, czyli 19% dochodów ogółem to są dochody majątkowe i 81% dochodów bieżących. Już do wydatków. Już wydatki mamy w topie wody, wydatki na inwestycje gminne. I od razu mu przedstawione wydatki bieżące. Tutaj mamy strukturę wydatków bieżących w poszczególnych działach. Największy udział mają wydatki ponoszone na oświatę i wychowanie, następnie na pomoc społeczną i administrację publiczną. W 2014 roku, czyli struktura wydatków bieżących majątkowych i struktura wydatków bieżących obrębie oświaty na szkoły podstawowe. To jest głównie pomoc materialna dla uczniów, czyli stypendia. I na pomoc społeczną tutaj widzimy, że największy udział to są świadczenia z funduszu alternatywnego, to jest 45%. I zasiłki i pomoc w kulturze 21%. Kierunki wydatków inwestycyjnych, czyli największy udział wydatków umieściliśmy na domy kultury świetlice, następnie na wodociągi, kanalizacje, później drogi transportu rolnego, drogi powiatowe, drogi gminne. A to jest takie zestawienie właśnie wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach. To już jest to tyle. To samo, ale bardziej obrazowy, struktura wydatków inwestycyjnych. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, czyli zaproszę z opinii wykonanej uchwały podatkowej. Proszę tutaj kolegę przewodniczącego o przedstawienie. Skład orzekający wykonanej uchwały podatkowej w Wrocławiu w dniu 20
2015 roku podjął uchwałę w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Wielkowice sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Wielkowice za rok 2014. Przeczytam tylko sentencję i takie najważniejsze rzeczy, bo ta uchwała to są dwie strony z znaczkiem wpisane, a to by dużo czasu zajęło. Na podstawie artykułów ustawy o regionalnych planach rozrachunkowych i zarządzania prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, skład orzekający RIO we Wrocławiu wydał opinię pozytywną o przedłożonym przez wójta gminy Wielkowice sprawozdaniu rocznym wykonania budżetu gminy Wielkowice za rok 2014. Badając sprawozdanie z wykonania budżetu pod względem formalno-prawnym, skład orzekający stwierdził jego zgodność z wymogami określonymi w artykule 267 oraz 269 ustawy o finansach publicznych. Później w tym uzasadnieniu była mowa o dochodach, wydatkach, wyniku operacyjnym budżetu, także o nadwyżce finansowej, o wyemitowanych obligacjach komunalnych, rozchodach, zobowiązaniach gminnego zakładu gospodarki komunalnej. I biorąc to wszystko pod uwagę, skład orzekający postanowił wydać opinię pozytywną o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014. Jednocześnie wskazał, że ocena wydatkowania środków budżetowych pod względem celowości i gospodarności należy do wyłącznej właściwości organu stanowiącego, czyli do nas radnych. Dziękuję. Proszę Państwa, i teraz powinna się zgodnie z prawem odbyć dyskusja nad tym budżetem. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać w tej sprawie głos? A powinniśmy to przedyskutować, bo to jest zgodnie ze statutem i sprawą. Proszę bardzo. Ja może dodam taką małą łyżkę dziegciu. Proszę Państwa, mi jest wyjątkowo trudno. Państwo pozwolą, że na siedząco, bo budżet jest naprawdę w stosunku do lat ubiegłych, jak to przedstawiła Pani Skarbnik, jest dobrze, przynajmniej pod kątem inwestycyjnym, ma dobre wyniki, jest dobrze wykonany. Natomiast, tak jak wspomniałem, ta łyżka dziegciu może zepsuć całą beczkę. Tutaj to niestety, ale cały czas muszę patrzeć na budżet jako całość, niezależnie jakie to są jednostki organizacyjne, czy jest to ośrodek zdrowia, czy jest to GOP, czy jest to szkoła, czy jest to inny zakład, czy jest to GOP. Mimo wszystko dalej to stanowi całość budżetu gminy. Proszę Państwa, ja powiem Państwu, z czego ja nie jestem za zadowolony i czego ja się obawiam. Chodzi o przekroczenie wydatkowanych środków, przekroczenia w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Te 10%, czy tam 9%, o którym z Państwem rozmawiałem ostatnio, będzie miało wpływ na pewno na budżet tegoroczny. Już ma wpływ. Gminny zakład nie jest w najlepszej kondycji. Ja po prostu boję się tak naprawdę o przyszłoroczne absolutorium. Bo absolutorium nie jest przypisane do osoby, jest to przypisane do urzędu. Tak się złożyło, że ten urząd od grudnia ubiegłego roku piastuję ja. Natomiast nie ukrywam, że to, co się wydarzyło w Gminnym Zakładzie w zeszłym roku, będzie mieć skutki finansowe w tym roku. Dla mnie jest to takie negatywne, jeżeli chodzi o spojrzenie. Dwa, prace Komisji Rewizyjnej ujawniły też pewne nieprawidłowości. Pan Przewodniczący Sławek Waszysta odczytał celowość, gospodarność, rzetelność, podstawowe zasady ustawy o finansach publicznych. Ja nie do końca jestem w stanie się zgodzić z wszystkimi tymi stwierdzeniami, bo komisja obradowała długo, wielokrotnie i były sprawy, które są niepokojące, chociażby zamówienia publiczne, czy wydawanie środków przed ustaleniem ich przez Radę Gminy, tak?
protokołu odbiorów, nie wspomnę, że ten brak, ale tak naprawdę zlecenia, zanim pieniądze były na ten cel uchwalone. To są czynności, które tak naprawdę zgodnie z ustawą o, można powiedzieć, zgodnie z dyscypliną finansów, rzutują na przekroczenie o gminnym zakładzie. I tak jak powiedziałem, niestety ten gminny zakład jest tą myszką w dziegciu dzisiaj i ja do końca się z taką opinią zgodzić nie mogę. Cieszę się, że budżet jest wykonany z pewnymi środkami, których stan wolny jest na plusie, tak? Mamy więcej pieniędzy ze sprzedaży majątku. To jest pozytywne. Natomiast to, co się dzieje w gminnym zakładzie, to, co się działo, mam nadzieję, że nie będzie miało więcej miejsca. I do końca z opinią większości komisji rewizyjnej ja zgodzić się nie mogę jako wójt gminy Miłkowice. Bo wiem, że w przyszłym roku komisja rewizyjna będzie miała ten sam problem. Jeżeli ja się od tego nie odetnę jednym cięciem, proszę Państwa, to będzie problem wójta gminy Miłkowice za rok o tej porze. I to mnie martwi, proszę Państwa, bo komisja rewizyjna akurat jest takim organem, pełni taką funkcję w Radzie, gdzie powinna wyrazić swoją opinię odnośnie tego wszystkiego, co było nieprawidłowe i prawidłowe. Chciałbym, żeby były same dobre rzeczy, ale nie zawsze tak jest. Dlatego ja do końca się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej zgodzić nie mogę. Gdyby można było odciąć to wszystko taką opinią i nie wracać do tego za rok, to pewnie bym się nie odezwał, ale ja Państwu przypominam po raz kolejny, że będziemy nad tym samym problemem gminnego zakładu i pewnych przeproszeń dyskutować dosłownie o tym. Ja dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego. Proszę teraz przewodniczącego komisji rewizyjnej o przedstawienie wniosku komisji. Proszę bardzo. Pan Józef, proszę bardzo. Przepraszam panie przewodniczący, ale szanowni państwo, na posiedzeniu komisji tłumaczyłam państwu. Jeżeli państwo nie podejmiecie dyskusji nad wykonaniem budżetu, czy po udzieleniu, po przedstawieniu jeszcze informacji przez komisję, to po prostu niestety, ale Regionalna Izba Obrachunkowa będzie kwestionowała to posiedzenie. Zwróćcie państwo uwagę, że komisja jest takim ramieniem rewizyjna Rady. Komisja dokonała badania, podjęła uchwały, zawnioskowała o pewne swoje stanowisko za udzieleniem absolutorium. Natomiast ani Rada i jeszcze będzie opinia na temat wniosku. Natomiast to państwo z mocy ustawy dokonujecie oceny wykonania budżetu. A formą dokonania tej oceny jest to przeprowadzenie dyskusji nad tym budżetem, tak jak pan wiceprzewodniczący, nad wykonaniem tego budżetu, tak jak pan wiceprzewodniczący przeczytał, pod względem zachowania pewnych kryteriów. Jeżeli nie będzie odzwierciedlenia tego dyskusji, to później będzie problem z oceną wypełnienia przez Radę tego punktu po prostu porządku obrad. To o to chodzi. Proszę zwrócić uwagę, też zresztą pan mecenas zabierze pewny głos, że opinia, która została nam odczytana, jest to opinia na temat sprawozdania. To nie jest to samo, co opinia na temat wykonania, bo wydanie opinii na temat wykonania budżetu należy do niezbywalnej kompetencji Rady Gminy.
Tak, ta wypowiedź pani sekretarz ma swoje oparcie w dotychczasowej praktyce Regionalnej Izby Obrachunkowej, a mianowicie podejmowała ona uchwały w sprawie rozstrzygnięć nadzorczych, między innymi w Lubinie, w mieście Lubin kilka lat temu, tylko z tego powodu, że nie była przeprowadzona dyskusja. Oczywiście jest kwestią, ile ma być tych głosów w dyskusji. No, wystarczy jeden, wydawałoby się, prawda, ale też apeluję do tego, żeby jednak zabrać głos, czy to pozytywny, czy negatywny, i żebyśmy zapisali w protokole, bo o to generalnie chodzi. Chodzi o tą formalność, która przybierze formę zapisu określonego w protokole. Też apeluję do tego. Proszę bardzo. W sensie tam
opłaconych przekroczenia ustawy o finansach publicznych czy innych ustaw, ale to już myślę, że wójt będzie dalej podejmował działania, może nawet i jeszcze dalej idąc. Natomiast tutaj my będziemy się skupiać na tym, czy udzielić wójtowi osobowym, czy nie udzielić na podstawie tych informacji, które mamy. Wiesz, proszę Państwa, że może nie czytać całego wniosku, całego opinii sali, opinii komisji, to przeczytam końcowe wnioski, bo to wszystko o dochodach, przychodach, to wszystko jest to. Panie Budapieniu, nie jest to. Panie Przewodniczący, pan już. Proszę, proszę, proszę nie odczytać, Pana dyskutować. Ja odmówiłem o sobie. Na podstawie przeprowadzonej kontroli dokumentacji źródłowej, rozpatrzeniu sprawozdania wykonania budżetu, sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia komunalnego oraz o zapoznaniu się z opinią regionalnej grupy obrachunkowej sprawozdania budżetu. Punkt pierwszy. Szczegółowo sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych jest zgodna z uchwałą budżetową. Punkt 2. Wielkość planu dochodów i wydatków wynikające z podjętych uchwał są zgodne z wielkościami wskazanymi w sprawozdaniu opisanych w części tabeli rocznicznej. Punkt 3. Środki finansowe wydatkowano na realizację zadań bieżących inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy w granicach kwot określonych w planie finansowym. Za wyjątkiem wydatkowania środków przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej. Poza przekroczeniami fali finansowej gminy, zakład zrealizował wymienione w opinii Komisji Inwestycje z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Dochody i wydatki oraz przychody rozchody w trakcie roku wójt gminy realizował w kwotach wynikających z ruchów budżetowych. W informacji o stanie mienia komunalnego przedstawiono dane dotyczące praw własności w użytkowaniu wieczystym i zmianach, jakie wystąpiły w ciągu roku. Proszę bardzo. Proszę, wracając do dyskusji, może ja się dwa słowa powiem na temat zakładu gminnego. Proszę Państwa, ja traktował zakład gminny, nie chcę, bo wszyscy wracamy do poprzednich kroków. Nie ukrywajmy, że już jest gro osób, którzy siedzi, którzy byli za poprzednikami, podejmowali uchwały takie czy inne. Między innymi pan dyrektor zakładu był tego czasu kierownikiem w tym zakładzie. I ludzie, moim zdaniem, chyba wiedzą, co robili. Co głosowali, za czym głosowali, a tu nie wiem, o co chodzi. Dziękuję. Proszę, radny Jan Marczewski. To może powiedzmy już tej przedmówcy, pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Ja dochodzę do takiego wniosku, drodzy Państwo, że jeżeli jest ta NGS, są ujawnione nieprawidłowości, ja je mam przed sobą też, przykro mi, ale ja je też posiadam, to jak możemy udzielać absolutorium wójtowi, skoro są takie nieprawidłowości? Jednym z punktów udzielenia absolutorium jest rzetelność wydatków, tak? Panie wójcie, jest tak, coś tak jest, tak? Jak można uznać za rzetelność wydatków, przypuśćmy sypanie tego słownego grysu na na prywatne posesje przed samymi wyborami parę dni. Była to kiełbasa wyborcza, każdy o tym wie, nikt o tym nic nie mówi. Jak można to skutować, jeżeli na fakturze z tyłu jest adnotacja pan Krawczyk, ulica Parkowa, Kolejowa, Kopernika, bo to moje też mój okręg wyborczy. I tego i granik, i bazar. Czemu to miało służyć? Jaka to jest racjonalność? Bo ja jako budowlanie zrozumiałem tak. Nie czepiałbym się tych kilku sztuk wysypanych w sumie tego bazaru, tylko 700, no prawie 1000 ton, gdyby to była droga, niech ona ma 9 km, niech ona ma 6 km, niech ona ma 300 metrów. Wysypaliśmy te kruszywo, służy to społeczeństwu, służy to panu Kowalskiemu, przepraszam, akurat panu Józefa, tak się nasuwa, to nazwisko często używane, czy komuś jakiemuś innemu społeczeństwu, niech to będzie dojazd do pól, niech to będzie do cmentarza, niech to będzie nawet na posesji, na której gmina włada tymi procesami. Natomiast tutaj no, jest jasne i czytelne. Jak można udzielić absolutorium, skoro ono zostało źle wykonane, źle, ja uważam, że źle. No i komisja pracowała jak pracowała, miała trudny orzech do zgryzienia, bo każdy jest to trudny, nikt nie chce robić
zakończyłby panu Głębutowi. Także go szacuję, to zrobił, to skrajnie, to skrajnie, tak bywa. Ja to wszystkiego dobrze nie robię. Natomiast trzeba tutaj jedną rzecz powtórzyć, o której pan mówił. Jeżeli zarobi, jeżeli coś z tym nie zrobimy, nie odetniemy się grubą kreską, jak powtarza zawsze pan przewodniczący Gławiusz, to będzie ciążyło. Nie wiem, w jaki sposób to zrobić, ale nie jestem o tyle mądry, tylko panowie radni, którzy jesteście w paru kadencji, macie doświadczenie, ja jestem nowy, ja jestem tutaj tylko tam uczkaczem troszkę, nigdy nie słucha, nigdy nie w ogóle nie takie chyba kołaczy. Natomiast no, musimy się zastanowić, że tak jak mi powiedział obecny, będzie to ciążyło na dalszej pracy, naszej i pana wójta. Być może, czego ja nigdy chyba no nie wiem, co by się stało, żeby za rok, drodzy państwo, część radnych, którzy myślą tak, jak myślą, nie miało ochoty i nie udzielić tutaj, no bo tak będzie to wyglądało, to absolutnie tak, jak będzie. Bo skąd ten wójt weźmie tych pieniędzy na pokrycie takich tu dziwnych rzeczy, śmiesznych? Ja się nie czekam tam tych rzeczy, takich jakieś tam przetargów i tak przetargów, to nie ja i nie my. Natomiast, żeby nie było tak, że nie udzielicie państwo absolutorium obecnemu wójtowi, no i stanie się jak stanie, no jest nieudolny, coś tam znajdziecie, bo różni ludzie są w tej radzie i tego się boję. Dzisiaj ja nie chcę ani nikogo krzywdzić, ani nikogo do więzienia wsadzać, jak to pan przewodniczący dziś chodzi po Mikowicach i słyszę, że ja straszę prokuratorem. Ja nikogo nie chcę, nikogo nic nie chcę dobrać, tylko po prostu myślałem, że w tej radzie ja przyjdę, będę pracować normalnie. Idę normalnie, co złe to złe, co dobre to dobre. A tak jakoś to wszystko się rozmywa. Jedna frakcja, która tu się tam po tamtej stronie, nie obniża, bo widzę, jak się niektórzy ludzie zachowują. Nie wszyscy, przepraszam. Ale genezo jest... Ja już kończę. Nie obserwuję. Nie, tylko popatrzyłem, przepraszam. Po pierwszej sesji, tej, na której wybieraliśmy organy rady, już była mowa o kamieniu, o tym, że został wywieziony w miejsca, gdzie nie powinien być wymieziony, że go ileś brakuje. Nie jesteśmy w stanie tego zbadać, to trzeba jakąś kontrolę konkretną puścić do zakładu, żeby to wszystko rozliczyła. Jeżeli któryś z panów radnych wie, że kamień został wywieziony w miejsca, no powiedzmy, że zdefraudowano, wywieziono komuś prywatnie, ktoś odniósł korzyści, są takie instytucje, jak prokuratura, podejrzenie, doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a nie szafować tym pół roku. Jeżeli wiecie panowie, temu czy tamtemu zawieziono, dlaczego nie zrobiliście do tej pory, nie skorzystaliście z obywatelskiego obowiązku, żeby donieść na to, że zostało to zrobione. Realizacji budżetu. Zadania odbiegam, one dzisiaj nie są kwestią oceny. Ja nie jestem zadowolony z sposobu realizacji form wydatkowania pieniędzy. Tak jak powiedziałem, budżet jest w stosunku do lat ubiegłych dobrym budżetem, natomiast niestety ta łyżka dziecka, ona rzutuje na cały budżet. I ta rzetelność, oszczędność, te wszystkie zasady, jeżeli chodzi o finanse publiczne, czy one mogą się odnosić w całości do realizacji, jeżeli jest ta łyżka dziewciu, nie wiem, mi tutaj nie oceniać. Ja osobiście, gdybym siedział po drugiej stronie, wiedziałbym, co mam robić. No, ale z drugiej strony powiem państwu tak, jako osoba, która zajmuje się gdzieś, no będzie już ponad 11 lat, zamówieniami publicznymi, no nie mogę przejść obojętnie chociażby koło faktu, że były wydatkowane pieniądze bez udzielania ich w ramach zamówień publicznych. To tak jakbym, nie wiem, no wyrzekł się bigu, bo dla mnie to jest jednoznaczne. Ja wiem, że wydatkowanie, i proszę tutaj wszystkich o to, żeby jeszcze raz się wsłuchać w moje słowa, to nie jest absolutorium personalne, to jest absolutorium dla urzędu. Nie ma tutaj żadnego oskarżenia. Proszę wszystkich o to, żeby nikogo gdzieś nie oskarżać. To jest sposób wydatkowania. I uwierzcie mi, drodzy państwo, że to wróci akurat błędy poprzedniego budżetu.
budżetu, tego, którego teraz oceniamy, to budżecie 2015, one już wracają. Siedzi tutaj pani księgowa Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i ona wie doskonale, jak to jest wspaniale trzymać na kupce faktury za rok 2014. To nie są przyjemne sytuacje, a będziemy prawdopodobnie płacić je w tym roku. No, są pewne zasady, jeżeli chodzi o wydatkowanie pieniędzy. Niestety my już teraz mamy je poprzekraczane częściowo. Staramy się to rozwiązać, ale z pustego i Salomon nie uleje. Nie można w finansach publicznych wydatkować więcej niż ma się w portfelu. Nie można w finansach publicznych wydawać pieniędzy bez zabezpieczenia ich na koncie. Jeżeli mi pani skarbnik nie podpisze wniosku o wydatkowanie pieniędzy publicznych w ramach zamówień publicznych, ja nie mam prawa wydać ani złotówki jako wójt gminy. Jeżeli pani księgowa nie podpisze panu dyrektorowi takiego wniosku, on też nie ma prawa wydatkować. Czy są to środki zabezpieczone? Dobrze, proszę Państwa, tak to bardzo pani sekretarz. Ja przepraszam, bo tak jak pan Wójt powiedział, ta dyskusja przybiera taki różny ten. Ja bym chciała, to nie jest być dobrze zrozumiane. Prawo reguluje pewne postępowanie organów. I teraz tak, zgodnie z artykułem 270 ustęp 4, ja to odczytam i przeczytam definicję, o co mi chodzi w tym rozpatrzeniu, żebyście Państwo jasno zrozumieli. To nie chodzi o wypowiadanie nie wiadomo jakich słów, ale to, o czym wyście mówili, tylko to, co ja mówiłam, że jak jest posiedzenie komisji, to na posiedzeniu komisji jesteście Państwo grupą ludzi, a tu jako organ macie o tym samym porozmawiać. Tak to naprawdę wygląda. Ale ja teraz odczytam. Artykuł 270 o ustawie o finansach publicznych ma taki śródtytuł procedowanie nad sprawozdaniem finansowym. I tu jest opisana procedura komisji rewizyjnej. Teraz przechodzimy do ustępu 4, który stanowi tak. Organ stanowiący jednostki, czyli Rada Gminy, rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, czyli tej opisowej części, w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Jeszcze raz odczytam słowo. Rozpatruje i zatwierdza. Jeżeli ja mam problem ze zrozumieniem, czego ode mnie oczekuje ustawodawca, no to sięgam do komentarza do danego artykułu do ustawy. Teraz przeczytam bardzo proste tłumaczenie, co to oznacza. W języku polskim rozpatrzyć oznacza rozważyć coś, ale bardzo proszę o uwagę. Bo później jest zamęt i panowie radni nie wiedzą, co mają robić. W języku polskim rozpatrzyć oznacza rozważyć coś, wziąć pod uwagę, zaznajomić się z czymś, przeanalizować. Rozpatrzenie sprawozdania obejmuje zaznajomienie się z nim i przeanalizowanie przez organ stanowiący na sesji zwołanej specjalnie w tym celu. Rozpatrzenie sprawozdania jest czynnością faktyczną i zakłada pewną aktywność polegającą co najmniej na omówieniu sprawozdania, to z naszej strony miało miejsce, i umożliwieniu radnym zabrania głosu w dyskusji. Nie jest prawidłowa, spotykana niekiedy praktyka polegająca na przyjęciu, iż radni zapoznali się ze sprawozdaniem przed posiedzeniem organu stanowiącego, czyli przed sesją. W związku z czym nie jest ono omawiane w czasie posiedzenia. Rozpatrywaniu sprawozdania z wykonania budżetu powinna towarzyszyć dyskusja, której przedmiotem są kwestie związane z wykonaniem budżetu. I to o to chodzi. To, o czym Państwo rozmawialiście, o czym mówił Pan wiceprzewodniczący. To jest rozpatrzenie, jest dokument. Pytaliście Państwo, mieliście dużo wątpliwości.
wątpliwości, dlaczego ten błąd był taki, a tu jest to. I po to jest kontynuacja, że tak powiem, władzy. Nie ma co prawda pana wójta, ale jest pani skarbnik, która czuwa bezpośrednio nad wykonaniem budżetu. Macie dokumenty i można zapytać. I to jest to miejsce, że pytacie. A dlaczego było tak, albo dlaczego inaczej? I komisja rozpoczynała od tego swoją pracę. I chodzi o to, żebyście państwo nabrali takiego nawyku pytania. Pytania i rozmawiania o tym na posiedzeniu, na sesji, nie tylko na posiedzeniu komisji stałej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę jeszcze raz. Proszę państwa, mówię krótko dla zdania. Jako przewodniczący komisji rewizyjnej analizowaliśmy wraz z całym zespołem 5 osób we wszystkie materiały, kamienie inne. Uznaliśmy gabiole są na siebie i część członków komisji rewizyjnej uznaliśmy, że wniosek jest zasadny dla udzielenia absolutorium. Jeżeli w zakładzie są dalej jakieś nieścisłości, ja nie widzę tutaj żadnego problemu, żeby powołać biegłego rewidenta, nie zbada zakład podstaw. Ale wtedy to będą koszty gmina poniesie. Gmina poniesie koszty upłacenia rewidenta. My, proszę państwa, my nie jesteśmy prawnikami biegłymi. Jest tu prawnikiem, przepraszam, pani sekretarz, pan weterynarz wykształcenia, ale nie my. To, co myśmy uznali, uznaliśmy za zasadne. Dlatego wydajemy wniosek czujnić państwa taki, a nie inny. Dziękuję. Panie przewodniczący, pan cały czas tak mówi oględnie. Ja to, co do tej pory, to nie wiem, co robić. Ja mam takie zapytanie. Przecież ustaliliśmy, że podpisanie umów na realizację inwestycji przed zabezpieczeniem środków. To co pan mówi, że myśmy tak czy tak? Ja pytam się pana wprost. Czy miało to takie zdarzenie, że była podpisywana umowa na realizację przed zabezpieczeniem środków? Miało to miejsce? Ale pan mnie się pyta? No pan, pan to zaczyna, to tak ogólnie mówić. Proszę zadać pytanie po kolei. Następne pytanie, proszę mi to wyjaśnić. Czy na przykład remont drogi gruntowej 414 w Miłkowicach umowę podpisano w dniu 24.01.2014? Środki w budżecie zabezpieczono 25.03.2014. Proszę mi zadaję pytanie, dlaczego tak zrobiono? Nie posiadano środków, a później kontynuowano w imię czego? My zaprzeczamy samym siebie. Na 5 naszych rad, znaczy w tej komisji rewizyjnej, żeśmy byli, to dlaczego pan nie zaznaczy, że 2 było przeciwnych? Jest, ale ja tego nie usłyszałem. Proszę pana, że pan jeszcze nie dostałem wniosku. Proszę po kolei. Wniosek to jedno, 3 głosy, 2 przeciwko. Mam na rzeczkami. Remont drogi w Rzeszotach. Dlaczego umowę podpisano w dniu 25 lutego 2014, a środki zabezpieczono w 25 marzec? Jak to się staje, że my podejmujemy jakieś działania bez posiadania środków? Nie my, tylko zakład. No ale ja mówię o drodze. No ale tego się ogólnie ja nie usłyszałem. No powiedzmy, że dyrektor zakładu, dyrektor stracił zgodę. Właśnie po tym, co ty mówisz, ponosi odpowiedzialność. Tak samo czytałem audyt. Pewne rzeczy, bo to jest nowa rada. Ja na przykład jestem pierwszy raz radnym i dziwię mnie tylko jeden fakt, że podajecie nam państwo, żebyśmy komuś dali absolutorium. Dlaczego myśmy nie skorzystali z żadnego szkolenia? U nas były takie przypadki, że mieliśmy często dyskusję, bo pani nie była przekonana, nie dała się przekonać, gdzie ustawa mówi wprost, a pani mówi, że no ja tego nie rozumiem. No jak my możemy brnąć? My cały czas będziemy brnąć w niczość, tak jak teraz podejmujemy jak uchwałę o daniu absolutorium, jak dalej te rzeczy nie zostaną wyjaśnione. Jak mogę dać absolutorium dla kogoś, kto szastał prawo? No przecież to jest dla mnie nie do ogarnięcia. Panie radny, ja wszystko rozumiem, tylko proszę pana, było uzgodnione z panem wójtem, że miało być szkolenie razem z Kielicami. Dlatego nie doszło. Na pewno w miesiącu wrześniu, bo teraz nie będzie czasu, wrócimy do tego tematu, a szczególnie komisja rewizyjna musi być przeszkolona w 2 kierunkach.
prowadzeniu i całej Radzie, jak również kontrolowaniu. Także to 100% będzie. Jeżeli w protokole występują trzy oznaczenia, że zawsze są jakieś tam niestwierdzenia, to się pomija i głaszcze się ogólnie budżet. A jeszcze to, co pan podnosił, proszę pana, ja byłem w 100% przekonany, że jeżeli robi się audyt w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, to na koniec będą jakieś wnioski z tego tytułu. Ja na przykład do dnia dzisiejszego nie wiem, jak co tam było, plus co minus. Ja prosiłem, ale w ogóle nie otrzymałem. No ja też nie otrzymałem. Proszę jeszcze raz, No dobrze, ale dzięki komisji, ale nie otrzymałem. Dobrze, ale proszę bardzo, bardzo proszę. Kolego Piotrze, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zebraliśmy się tutaj, żeby pochylić się nad wykonaniem budżetu gminy. No mimo wszystko, mimo tych tutaj głosów, wykonanie budżetu jednostek to też jest wykonanie budżetu gminy. To gmina jako posiada funkcję nadzorczą nad swoimi jednostkami. Jeżeli były jakieś nieprawidłowości, a były, to gmina, czyli tym samym urząd wójta gminy Miłkowice, bierze bezpośrednią funkcję nadzorczą nad takimi nieprawidłowościami. My nie jesteśmy od oskarżania, nie jesteśmy od szukania winy, od tego są inne instytucje. My mamy tylko przedstawić, mamy badać to, co dostaliśmy w dokumentach, który upadł w stronę pani sekretarz i pani skarbnik, że dostaliśmy te dokumenty, dostaliśmy pomoc, z której pewnie byśmy sobie poradzili. No i są protokoły, na których są wpisy wszystkich członków komisji rewizyjnej, gdzie jest jasno i wyraźnie napisane, że została przekroczona dyscyplina finansów publicznych, są liczne naruszenia, są podpisy. Komisji rewizyjnej stwierdza to myśmy stwierdzili dopiero po konsultacji z panią sekretarz, gdzie pani sekretarz była na komisjach, na komisji rewizyjnej i to ona nam po prostu podpowiedziała, jak to się odbywa. No i sprawa absolutoria wygląda w ten sposób, że niektórzy radni są fachowcami w dziedzinie udzielenia absolutorium, a nie są fachowcami w dziedzinie nieudzielenia absolutorium. Jeżeli ja czegoś nie rozumiem, to wstrzymuję się od głosu. A jeżeli coś rozumiem, to zabieram stanowisko w sprawie. Wszystko? Dziękuję. Proszę państwa, ja wrócę jeszcze do słów tutaj kolegę przewodniczącego Pawła Krzysztofa. Wyraźnie powiedział, że czy to w sprawie opinii budżetu, czy absolutorium, proszę państwa, to nie nam jest oceniać. Natomiast jeżeli obecny ruch i cały zarząd w postaci skarbnik i sekretarz, jeżeli widzicie, że jest coś naprawdę z naruszeniem prawa, to kierujcie sprawę gdzie indziej. Natomiast z tych materiałów, to co wynika, jak z jednego, tak z drugiego, tutaj nie ma żadnej przeszkody udzielenia. Proszę bardzo. No jak można podpisać umowę przed zabezpieczeniem środków? To nie jest naruszenie ustawy. No to jest inny temat, mówię jeszcze. Jaki inny temat? My oceniamy jedną. Jaki inny temat? No to ja nie rozumiem, co pan mówi. No to. Bo tych środków nie było, czekali aż napłyną. Ale wie pan, że to jest naruszenie ustawy. Ale nie naruszenie ustawy. No naruszenie jest ustawy. Widocznie muszę mieć szkolenie. Proszę państwa, ja mogę proszę naruszenie ustawy. Nie robić to, bo to nic tam jest. Panie przepraszam, ja mam pytanie jeszcze do pana wyznaczy. Panie wyznaczy, zostało w tej chwili naruszone prawo karne, gdzie ja zamawiam u pana, mając pieniądze, coś robię, wykonuję i płacę panu za 2 miesiące. Tak się dogadujemy. Czy zostało naruszone to prawo karne? Prywatny, to ale to jest prywatny. Pan nie ma mówił o prywatnym. Wie pan, to są zamówienia publiczne. Czekamy, żeby odpowiedział. Proszę bardzo. Proszę państwa, to trzeba wrócić do tego, co pan tutaj powiedział i pani sekretarz, a mianowicie, że finanse publiczne rządzą się jednak trochę innymi sprawami. To co pan przewodniczący komisji mówi, możliwe jest między stronami równorzędnymi, że tak powiem.
A więc wtedy, kiedy nie obowiązują rygory w wydatkowaniu pieniędzy. Ja z własnej kieszeni mogę sobie uzgodnić, że nawet płacę przed wykonaniem pracy. Bo są bywają takie sytuacje, jeżeli chodzi o finanse publiczne, taka możliwość nie istnieje, chyba że jest obwarowana pewnymi zabezpieczeniami, na przykład wekslami i tak dalej. A w każdym razie traktowane to jest jako pożyczka. Więc w związku z tym nie, tu jednak ustawa o finansach publicznych, a także o naruszeniu dyscypliny budżetowej mówi wyraźnie, że pieniądze, finanse publiczne powinny być pod szczególną lupą i w związku z tym wydatkować je można tylko wówczas, jeżeli prawo to dopuści, albo umowa zawarta jest. Proszę jeszcze pani sekretarz. Ja jednak widzę, że nie zostałam zrozumiana i jeszcze raz powiem i może to skończy tą dyskusję. Ten pierwszy punkt dotyczy wykonania budżetu, czyli można było zadawać pytania. Między wykonaniem budżetu, a wydaniem opinii i wniosku o udzielenie czy nieudzielenie, to jest daleka droga. Ponieważ tak, zaraz dojdę do tej drugiej części. To wykonanie budżetu, to chodzi o to, żeby popatrzeć, czy rzeczywiście, tak jak rozmawialiśmy z komisją, ja sobie wyobrażam, tak proszę bardzo, pani Ela otworzy pierwszą stronę, rozmawialiśmy. Proszę popatrzeć, ile tam jest zmian, 20 kilka zmian, ile było państwami, 23? Więc tak, uchwała budżetowa była podejmowana w grudniu 2013 roku. Państwo dostali sprawozdanie z ostatnią zmianą 29 grudnia 2014 roku. Pierwsze pytanie, które sobie jako radny i komisja to sobie zadawała takie pytanie, czy te wszystkie zmiany, które wynikały, wójt dokonał zgodnie z prawem. I można było zadać takie pytanie pani skarbnik i to na jej odpowiedzialność państwo zadajecie pytanie, pani skarbnik odpowiada tak zgodnie. Pani skarbnik mówi zgodnie, ja mówię tak zgodnie, sprawdziłam wszystkie zarządzenia, czy zgodnie z uchwałą, która wynikała w budżecie, zostało to zrobione, czyli przemieszczenia między działami, rozdziałami i tak dalej. Rozmawiamy o tym, czy organ wykonawczy działał zgodnie z prawem. Teraz mówimy o ustawie o finansach publicznych, czy o ustawie. Proszę bardzo, proszę popatrzeć sobie na opinię, która jest pod wnioskiem o udzielenie absolutorium, prawda? I opinia zaczyna się od słów takich. Ocena dokonania została z uwzględnieniem kryteriów rzetelności, gospodarności, celowości, oszczędności. To jest brzmienie artykułu 44 ustawy o finansach publicznych. Czyli komisja rewizyjna dokonywała oceny wykonania budżetu na podstawie artykułu ustawy o finansach publicznych. I przyjmując takie kryteria, no to ja mogę mieć jako radny jakieś wątpliwości do obojętnie którego fragmentu wykonania budżetu i na tym polega dyskusja. Po dyskusji, po obradach komisji, jeżeli wychodzą pewne niedociągnięcia, a miały miejsce takie, bo jak państwo poprosiliście o dokumenty, to na zlecenie pana wójta dokonałam kontroli tylko tych dokumentów i poprosiłam o uzupełnienie o pewne dokumenty, które nie były jednoznaczne dla mnie. I rzeczywiście to okruszyło, wyszło, że zostało rozdysponowane, wyszła nam ta sytuacja, że zostały faktury dostarczone, fizycznie zostały dostarczone przyszybowo w ubiegłym roku, w tym roku przyszła płatność. Te rzeczy wyszły z tych faktur, których w dyspozycji była komisja rewizyjna. I dopiero komisja rewizyjna, ale my w porządku obrad. W tej chwili nie jesteśmy jeszcze w momencie, czy udzielić, czy nie udzielić. My jesteśmy w rzeczywistości wykonania budżetu. Komisja rewizyjna dopiero po zbadaniu sobie doszła do wniosku, że i tak mówi ustawa o samorządzie, że jeżeli te uchybienia, które wystąpią, ja umiem powiązać jako członek komisji, bezpośrednio z działalnością organu wykonawczego, czyli wójta
i mogę go uczynić odpowiedzialnym za to, czyli mogę go to zbadać, to wówczas występuje o nieudzielenie absolutorium. I musi istnieć powiązanie między jednymi zdarzeniami, tymi wymienionymi zdarzeniami, a napisaniem negatywnej opinii. A w tej chwili Państwo już emocje sobie podgrzewacie, dyskutujecie o nieudzieleniu. Jak nie przedyskutowaliście, nawet nie ma wymienionego katalogu tych uchyleń, czy on jest długi, czy krótki, to w tej chwili to jest w posiadaniu tej wiedzy tylko komisja rewizyjna. I tak jak pan rozpoczął, czy pan przewodniczący, czy z tego protokołu jednego, ja zresztą widzę tu jeden protokół, a tak jak przyglądałam, to komisja miała więcej tych protokołów, no to po prostu można sobie katalog i karty według, komisja złożyła, koniec. Komisja już nie jest w stanie wycofać, zmienić sposobu swojego wniosku. Komisja, to jest w demokracji, że większość decyduje, głosami 3 do 2 przegłosowała za udzieleniem absolutorium, prawda? I ten wniosek był badany przez Regionalną Izbę Obrachunkową i później zapoznamy się z opinią, jak się odniosła do tego regionalna, wiemy, że zaopiniowała to pozytywnie. Ale cały urok tego artykułu 270 ustęp 4, który przeczytałam, że Rada Gminy rozpatruje, jest taki, że Rada nie jest związana ani wnioskiem Komisji Rewizyjnej, bo Komisja nie jest nad Radą, ani wnioskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej i Rada jest sama o tym stanowi. I to o to chodzi, żeby zrozumieć swoje uprawnienia, możliwości, jakie ma i sytuację, w której ja teraz jestem. Czyli przeprowadziliście dyskusję, katalog został i później można dyskutować już w punkcie dotyczącym absolutorium, czy rzeczywiście przed tym nie wykonali, bo z tej ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych to jest taka specyficzna ustawa. Ja wiem, że dla postronnej osoby, która nie zajmuje się tym bezpośrednio, brzmi to bardzo groźnie, ale ta ustawa składa się z iluś tam różnych działów. I pierwszy dział to jest tak jakby katalog przestępstw występujących w cudzysłowie przestępstw, bo te naruszenia dyscypliny finansów publicznych to mają bardzo daleko do naruszenia prawa karnego, to po prostu kończy się upomnieniem czy inną rzecz. To są różne tryby odpowiedzialności, nie wolno tego mylić, bo przy naruszeniu na przykład z tej umowy, prawda, przekroczenie, w zależności od tego, jakie to było przekroczenie, czy dotacji, czy innych są zawinione, niezawinione, czy rzeczywiście miał, to wszystko jest badane. Jest odpowiedzialny z ustawą o dyscyplinie finansów publicznych, jest pracownicza, taka kodeksowa, karność skarbowa, jeżeli będzie do sankcji uszczuplenie dochodów, prawda? I później gdzieś na samym końcu jest karna, ale do tego jest bardzo daleko i to nie jest ten poziom dyskusji, o tym w ogóle nie rozmawiamy. Także po prostu nie zakręcajcie się Państwo i nie ma takiej potrzeby. Nie ma po prostu takiej potrzeby. Intencją naszą było tylko to, żeby obradować zgodnie z obowiązującym prawem. Tylko to. To co może Pani Sekretarz, ja teraz odczytam tą uchwałę jak gdyby ostatnią i jeżeli będą jeszcze chętni do dyskusji, to bardzo. Dalej jesteśmy w punkcie trzecim. Proszę? Ale jesteśmy w punkcie trzecim. Jeszcze nie wiem, sprawozdanie z wykonania budżetu. Trzeba przejść do kolejnych punktów. No dobra, ale ja się pytanie nikt mi nie udzielił odpowiedzi. Ale no tam proszę, na przykład panią skarbnik, bo teraz pani sekretarz powiedziała. Czy remont drogi gminnej w Miłkowicach był należycie, umowę podpisano w dniu 21.04. Środki w budżet zabezpieczono w 25. Czy było to prawne, czy nie? To ja panu odpowiem, ponieważ ja robiłam, przepraszam pan skarbnik, bo ja robiłam kontrolę tych dokumentów. Nie było to zgodne z prawem, ponieważ ja ustawą o finansach publicznych, ale wagę tego ja nie ważyłam. Jakie to ma znaczenie w sensie odpowiedzialności i kto za to jest odpowiedzialny. To proszę, to są dwie różne rzeczy.
zdarzenie ma miejsce. I czy ono narusza, czy nie narusza, to mogę stwierdzić. Narusza, bo artykuł mówi, 44 ustęp 1 mówi tak. Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej. Jeżeli ja nie mam jakiegoś zadania w uchwale budżetowej, to nie mogę zaciągać zobowiązania, czy realizować to zadanie, bo nie mam go. Nie mam go. Czyli działam poza prawem. Jest jeszcze taka ogólna zasada w biznesie, to ja wiem, że to jest trudno zrozumieć. W biznesie jest tak, co nie jest zakazane, to jest dozwolone. A tak jak pan mecenas powiedział, w wydatkowaniu środków publicznych jest taka zasada. Na co pozwala ci prawo, to możesz robić. Czyli jeżeli masz konkretny tytuł prawny do wydatkowania pieniędzy, na przykład przyznanie stypendium, płacenie dodatków czy innych sytuacji, przyznanie dotacji przedmiotowej, dlaczego zakład ma dotacje przedmiotowe, a pani Ania ma dotacje podmiotowe? Bo ustawa o finansach publicznych mówi, jednostki organizacyjne w postaci podmiotu prawnego, instytucji kultury mogą dostawać dotacje podmiotowe. I to się różni od dotacji przedmiotowych tym, że pani Ania dostaje załóżmy 200 czy 300 tysięcy i ona na co uważa, przeznacza te pieniądze. Zgodnie z działalnością statutową. Natomiast dotacja przedmiotowa to jest dopłata do konkretnego rodzaju działalności. Na przykład do jednego metra mieszkania, do utrzymania, do jednego kilometra dróg, do jednego metra sześciennego wody, ścieków i tak dalej. I tylko do tego może być wykorzystana. Jak zostaje wykorzystana na inny cel, to już jest naruszenie dyscypliny finansowej. I taka jest. Ja tam jeszcze drugie pytanie, jakie już tylko dokończę. Ramon drogi 261, 31, żołtara umowę podpisano 25.02.2014, zabezpieczono 25.06. A widzieliśmy do tamtego. Czy to jest słuszne czy nie? Zgodne z prawem czy nie? No chyba przecież nie, ale przepraszam, to jest tylko powtórzenie. No ale powtórzenie, no to tak, wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i wysokościa. Ja jeszcze do pana dyrektora chciałem się spytać. Jak tam w tym zakładzie jest? Ja tam akurat nie podpisałem, znaczy przeczytałem audyt, że woda na terenie gminy jest na plusie i nawet tam w tym audycie pisze, że powinna być tańsza aniżeli analogicznie teraz. Dlaczego tak się dzieje, że my płacimy więcej za wodę, aniżeli wy powinniście pobierać? Druga rzecz. Jak to u was jest z remontami? Czytałem taki protokół odnośnie odbioru drogi którejś tam. Jest pan dyrektor, jest chyba kierownik, chyba jest inspektor nadzoru, ja tak tylko o tym nie mylam. A podpisuje pracownik fizyczny, który nie posiada żadnych uprawnień, podpisuje odbiór drogi.